Halo, słychać mnie z tyłu? Tam, z tyłu, słychać, świetnie. Dobra, tak naprawdę mamy tylko 5 minut opóźnienia, bo planowałem 15 w związku z tym, że wszyscy po kolacji będą trochę później, więc nic wielkiego nie stało. Dobra, więc szybko. Kto rzucał, komuś upadło? Nie wiem. Tak, tam? Oddać? Mogę? Podać. Kartka. Na kartki jest więcej. Dobra. Dobra, więc cześć, nazywam się Karol. Od jakiegoś czasu dane jest mi być szefem wszystkich szefów w firmie Golden Line. I przyznam się wam do błędu. Kto z was tweetuje? Kto używa Twittera? Świetnie. Od razu przyznaję... O, świetnie. Mam propozycję. Popełniłem jeden błąd. Pierwsza osoba, która zmieści tytuł mojej prezentacji razem z moim nazwiskiem w tweeta i go wyślę, dostanie ode mnie piwo. O. Dobra, więc od razu użyłem pewnej optymalizacji. Zamiast wszystkich słów, które były w pierwotnym temacie, troszeczkę go zmieniłem. Chciałbym wam opowiedzieć o tym, jak piszemy, jak wygląda nasz kod, który my nazywamy z kodem SymfonyWay i za chwilę powiem, dlaczego akurat tak i co z tego mamy. Ta optymalizacja, o której wspomniałem, optymalizacja miejsca na slajdach i czasu na wypowiadanie długości tematu, całego tematu, towarzyszy nam na co dzień. W zasadzie każdego dnia w Goldenie słowo optymalizacja słychać dość głośno i dość często. Dlatego do tej pory stosowaliśmy naszego uszytego na miarę frameworka, który nazywał się Xplot. I on bardzo długo nam wystarczał. Wystarcza nam z tego powodu, że był uszyty na miarę, był szybki, miał tylko te rzeczy, które były potrzebne. Natomiast mimo tego, że bardzo go lubiliśmy, on zaczął się w pewnym momencie troszeczkę starzeć. Wprowadzanie nowych bibliotek stało się niemal niemożliwe. Kod był już troszeczkę przestarzały, w zasadzie nietestowalny. Dużo było zależności w jednym miejscu serwisu. Jeśli tu coś zmieniałeś, to tutaj się psuło. Dlatego mniej więcej 2 lata temu zdecydowaliśmy się na migrację. Niespodzianka, migracja do Symfony. O samej migracji, o tym, jakie wyzwania nas tam czekały, jak je rozwiązaliśmy, o tym, jak obsługujemy routing między dwiema aplikacjami, o tym, jak jest utrzymana sesja użytkownika, jak wygląda utrzymywanie cache'a tego samego w dwóch aplikacjach. O tym będzie opowiadał Sebastian na prezentacji w niedzielę o 12:00. Zapraszam, dużo takich tematów, które na pewno będą interesujące przy tym, jak zmigrować stary serwis do Symfony. Na pewno będziecie mogli tam usłyszeć. Dla nas ta migracja, oprócz zmiany frameworka, była też zmianą tego, jak pisaliśmy kod. Chcieliśmy odejść od tego, żeby nasz kod wyglądał jak spaghetti. Był właśnie w zasadzie nietestowalny, był kodem, jeśli coś zmieniamy tu, to tutaj się psuje. Mieliśmy mnóstwo odwołań statycznych. Mimo że sam framework był troszeczkę obiektowy, to już wywołania i wszystkie serwisy i tak dalej były statyczne, to wyglądało okropnie, a testowanie tego jednostkowe w zasadzie niemożliwe. Dlatego to, co chcieliśmy zrobić przy okazji migracji do Symfony, to jest przejście do pisania kodu, który będzie ładny, modułowy, czysty, będzie dało się go testować. SOA to nie będzie Somewhere Oriented Architecture, tylko to, co powinno być. I właśnie o tym chciałbym powiedzieć. Chciałbym powiedzieć o kawałku kodu Golden Line, który, tak przynajmniej tak mi się wydaje, jest całkiem ładny. Natomiast tam jest nutka pragmatyzmu. Jeśli się uprzecie, to na przykład tutaj nie wiem, jeden zielony klocek mógłby być podzielony na dwa, bo byłoby bardziej ładnie, bardziej czysto, bardziej to zamknięte w kapsułki. Natomiast ten pragmatyzm u nas się przewija dość często, bo dość często musimy podejmować decyzje, które sprawią, że nie będzie tak ładne, natomiast będzie szybko działać.
będzie w stanie obsłużyć bardzo dużą liczbę użytkowników. Komu przeszkadza to takie przerywanie? Halo? O. Mam nadzieję, że tym razem nie będzie przerywało. Natomiast jak przestanie mi tam być słychać z tyłu, bo będę opuszczał mikrofon, to też dawajcie znać. Dobra, zatem ta nutka pragmatyzmu, w której czasami decydujemy się na ten kod, który nie będzie aż tak piękny, natomiast będzie szybszy, ona troszeczkę nam towarzyszy, więc jak będę wam pokazywał kod, a będzie go bardzo dużo, to będą pewnie rzeczy, do których można by powiedzieć, że a to jeszcze można by wynieść do oddzielnego obiektu, to jeszcze do oddzielnej metody. Natomiast w tym momencie podejmujemy taką, a nie inną decyzję i z perspektywy czasu wydaje mi się, że to była decyzja bardzo dobra. Zatem opowiem wam o tak zwanej markizie. Markiza to jest taki mechanizm, który w Goldenie namawia użytkownika do tego, żeby wypełnił jakieś swoje dane. To mogą być albo informacje o tym, gdzie studiowaliście, albo informacje o tym, jakie znacie języki, albo informacje o tym, na przykład, jeśli gdzieś studiowaliście, to w jakich latach, na jakim poziomie i tak dalej. Zwróćcie uwagę, że część tych tak zwanych kroków, znaczy wszystkie te kroki, przepraszam, mają część wspólną, to jest ogólny widok, guzik zapisywania, pomijania, zamykania całości i to, że mają nagłówek, jakiś formularz i tak dalej. Natomiast to, jaki to jest nagłówek, jak wygląda ten formularz, już jest taką, że tak powiem, częścią różniącą się w zależności od kroku. I oczywiście jakby my dla każdego użytkownika musimy być w stanie zdecydować, jaki krok mamy mu pokazać. Czy to ma być krok z uzupełnij swoje, dodaj swoje zdjęcie, bo jeśli ma, to nie powinien już tego zobaczyć. Jeśli ma już doświadczenie, to też mu tego nie będziemy pokazywać. Użytkownik może dane uzupełniać zarówno przez ten mechanizm markizy, jak i po prostu przez edycję profilu. To jest ważne, później do tego nawiążę. Zatem zacznijmy od samego początku. Każdy taki krok implementuje taki interfejs. W tym interfejsie jest informacja, czy ten krok jest ukończony, czy nie. Informacja taka, w jakim szablonie ma się wyświetlić ten krok. Ten krok się potrafi zapisać i ten krok też potrafi zwraca dla siebie formularz, czyli czasami to będą jeden prosty plain text, czasami to będzie dość złożona struktura select boxów, radio boxów i tak dalej. Do tego, tak jak wspomniałem, większość tych bloków ma części wspólne i te części wspólne są wrzucane w tak zwany abstract step, abstrakcja, o której była mowa w pierwotnym temacie prezentacji. Tutaj pokazuje się pierwsza zależność. Wszystkie kroki mają dostęp do form factory, czyli do tego, żeby móc zbudować sobie formularz. I jakaś prosta metoda, która zwraca isCompleted ze zmiennej isCompleted, żeby nie trzeba było tego za każdym razem przeliczać. I wszystkie kroki mają metodę init, która wylicza dane per użytkownik. I teraz dzięki takiej budowie każdy krok jest bardzo, bardzo prosty i definiuje tylko te rzeczy, które są dla niego potrzebne. Krok uzupełniania podsumowania zawodowego, czyli takiego krótkiego plain tekstu, jest bardzo prosty. Decydujemy, czego wyświetlić wtedy, jeśli użytkownik nie ma podsumowania. Jeśli ma, to oznaczamy go jako zakończone. Pokazujemy, w jakim szablonie ma się wyświetlić. Zapisanie tego kroku też jest bardzo proste, bo musimy tylko zapisać użytkownika, do którego dane wstrzykną nam formularz symfoniowy stworzony na samym dole. Oczywiście te kroki będą się między sobą różniły, bo jeśli ten krok będzie bardziej zaawansowany, to budowa formularza będzie większa. Jeśli będziemy zapisywali umiejętności w profilu użytkownika, to musimy stworzyć, jeśli użytkownik dodał umiejętności, które nie istnieją, to musimy je najpierw zapisać do bazy, a później dopiero zapisać powiązania i tak dalej. Natomiast całość, czy każdy krok będzie miał taką właśnie strukturę. Dzięki temu każdy krok jest małym modułem, który jest łatwy, czytelny, prosty w utrzymaniu, prosty w rozszerzaniu. Totalna podstawa. Kroki są oczywiście, to same funkcjonować nie mogą. Jakby musimy wiedzieć, który krok dla użytkownika pokazać, w jakim miejscu, w jakim stanie i tak dalej. Tym zajmuje się wspomniana markiza. Nazwa markiza, muszę pewnie wyjaśnić, wynika z tego, że kiedyś w pierwotnym projekcie graficznym ona miała takie
trójkąciki, ząbki na dole w projekcie i komuś się skojarzyło z taką markizą, która się przy lodziarniach i kawiarniach wysuwa. Cóż, no niektórzy mają Kassandrę, hip-hopa i tak dalej, mamy markizę. Znowu bardzo prosty mechanizm. Markiza przyjmuje kroki, które ma obsługiwać. Inicjalizuje całą, potrafi się zinicjalizować dla konkretnego użytkownika i zwrócić pierwszy krok, który akurat teraz należy pokazać użytkownikowi i zwraca stopień uzupełnienia profilu, czyli w skrócie, w uproszczeniu można powiedzieć, że to jest ilość kroków uzupełnionych ze wszystkich kroków. I teraz, jeśli wyobrazilibyśmy sobie taki po staremu pisany kontroler, w którym mamy stworzyć instancję takiej markizy, stworzyć gdzieś ten form factory, bo on jest potrzebny do każdego kroku. I teraz tworzymy pierwszy krok, krok podsumowania zawodowego, dodajemy go do markizy metodą addStep. Tworzymy drugi krok, który już jest troszeczkę bardziej skomplikowany, bo wymaga oprócz form factory jeszcze jakiegoś query z dostępem do bazy danych. No to w tych przypadkach było jeszcze w miarę łatwo. Natomiast jeśli weźmiemy sobie kolejny krok, to już jego zdefiniowanie zajmuje 7 linijek. Zaczyna się robić dużo tego kodu, zaczyna on być mało czytelny, jakiekolwiek zmiany znowu zaczynają być upierdliwe i pewnie cała markiza zajmowałaby jakie 100 linii, 150 linii albo coś takiego, to już zaczyna być nieczytelne. To, co pomaga nam rozwiązać ten problem, to jest kontener symfoniowy. Może zapytam, ilu z was było na warsztacie rano, o 13 rano? OK. Czyli przynajmniej ta część powinna wiedzieć, czym jest kontener. Podejrzewam, że większość też zna kontener Dependency Injection. Polega to na tym, definiujemy sobie w tak zwanym kontenerze serwisy czy obiekty, które są dostępne w kontrolerach. Zaczynamy od tego, że definiujemy ten krok abstrakcyjny, czyli ten taki, który chwilowo moglibyśmy powiedzieć, że do niczego nam nie będzie potrzebny. Natomiast uwaga na taki atrybut public false oznacza, że ten obiekt nie może być wyciągany bezpośrednio z kontenera, ale przyda nam się do czegoś innego. Przyda nam się do tego, żeby zdefiniować tutaj na przykład krok summary podsumowania zawodowego, który jest bardzo prostym krokiem, dziedziczy w zasadzie wszystko z abstract stepa i nie musimy już mu tutaj definiować zależności od form factory, tylko mówimy, że parentem tego kroku summary jest markiz step, ten krok abstrakcyjny. Dzięki temu, dodając ewentualnie kolejne zależności do tego kroku podstawowego abstract step, nie musimy już zmieniać kolejnych kroków, które dorzuciliśmy później. Dla przykładu ten krok z doświadczeniem zawodowym, on dostawał oprócz form factory tylko jeden, ale jeszcze jeden dodatkowy obiekt, to był experience query. I teraz dorzucamy już tylko ten brakujący parametr, nie dorzucamy już tego podstawowego, który jest zdefiniowany w abstract stepie u góry. I pamiętacie ten taki siedmiolinijkowy, w którym było bardzo dużo logiki i tak dalej? Jego idea pewnie byłby ta pierwsza linijka, byłaby rozciągnięta, to taki haczyk, więc byłoby tego dużo mniej. Wrzucamy tylko, twierdzimy, że to jest kolejny krok rozszerzający abstract step, dorzucamy dwie linijki w zależności, te, które tam były definiowane w pięciu linijkach i bach, zrobione ten krok przez wszędzie dostępny u nas w kontrolerach. Teraz wróćmy do kontrolera. Mógłby on wyglądać tak. Czyli instancjonujemy markizę i wywołujemy addStep, przekazując w argumencie te kroki, które są zdefiniowane w kontenerze. Natomiast to sprawia, że tak naprawdę biorąc sobie tą markizę w różnych miejscach, musielibyśmy za każdym razem te wywołania addStep uruchamiać, czyli musielibyśmy pamiętać, że jakie kroki mamy dodać, w jakiej kolejności i tak dalej. Znowu coś, czego bardzo nie chcemy. Znowu możemy wrócić do kontenera i te same wywołania addStep możemy zdefiniować w kontenerze Symfony. Dzięki temu mamy już obiekt, mamy w kontenerze cały obiekt markizy z dodanymi wszystkimi krokami i za każdym razem wyciągając markizę z kontenera mamy już ją całą gotową razem ze wszystkimi krokami, które wcześniej musieliśmy ręcznie dodawać i za każdym razem, gdziekolwiek nie wyciągniemy tej markizy z kontenera, ona już będzie ze wszystkimi krokami dostępna. Wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że tutaj pojawia się metoda, która zmienia stan tej markizy w zależności od użytkownika, ponieważ musimy wiedzieć, czy użytkownik ma wypełnione doświadczenie, czy ma dodane podsumowanie zawodowe, umiejętności i tak dalej.
I to jest zależne tylko i wyłącznie od użytkownika, to nie jest coś, co jest gdzieś globalnie widoczne. Niestety nie możemy wrzucić do kontenera tego, co, znaczy informacji obecnie, o użytkowniku, który jest obecnie zalogowany. Musimy sprawić, żebyśmy byli w stanie łatwo zbudować markizę dla użytkownika, tak naprawdę jednolinijkowo. Używamy wspomnianej znowu w tytule prezentacji tym pierwotnym fabryki, prosty mechanizm. Sprawiamy, że to fabryka wie, jakie są kroki, ona potrafi stworzyć obiekt markizy i wywołać metodę initialize steps, przekazując użytkownika. Dzięki temu, wracając do kontenera, zmieniamy tylko markizę na faktory, czyli zmieniły się tylko ID serwisu i zmieniła się klasa z markiz na markiz faktory. I teraz wracając do kontrolera, cały kontroler, który odpowiada za wyświetlenie dość skomplikowanego elementu, który ma zdecydować, jaki krok pokazać, ma te kroki wszystkie obsłużyć, utrzymywać ich listę, ma przeliczyć dane dla użytkowników, cały kontroler wygląda w taki sposób. Tak, taki dodatek. I teraz dobra, problem pojawia się też wtedy, kiedy niestety tych adstepów tutaj jest sporo, jest też dużo zduplikowanego kodu i w zasadzie tego też chcielibyśmy uniknąć. Musimy pamiętać, że ta metoda nazywa się adstep, tych argumentów type service też jest bardzo dużo. Nie możemy też tworzyć innego rodzaju markizy w różnych środowiskach, co może być przydatne wtedy, kiedy w środowisku testowym, testów jednostkowych, chcemy stworzyć markizę zbudowaną z innych kroków w kontenerze. Dlatego to, co zrobiliśmy, to przerzuciliśmy tą logikę z dodawania kroków do kontenera do semantycznej konfiguracji. Dzięki temu tutaj trzymamy całą listę wszystkich kroków i dodając troszeczkę kodu do bundla z tej markizowego, sprawiamy, że cała definicja fabryki dla markizy wygląda tak. Czyli jedyne, co mamy w kontenerze, co w jakikolwiek sposób zajmuje nam to miejsce, to jest definicja samego serwisu, a już logika pod spodem zajmuje się tym, żeby całą tą listę kroków, która jest u góry, przerzucić do obiektu faktory w czasie kompilowania kontenera. W momencie, kiedy kontener jest kompilowany, ten nasz kodzik, który jest w dependency injection, przechodzi po tej całej liście, wyciąga sobie te serwisy i dodaje w kontenerze pod spodem wywołania metody addStep z tymi krokami. Konfiguracja, która pozwala nam po pierwsze bardzo łatwo zmieniać kolejność kroków, bardzo łatwo też pozwala nam zdefiniować inną markizę w zależności od środowiska. I teraz wszystko byłoby fajnie, gdyby nie to, że z Goldena korzysta jednak bardzo dużo ludzi i za każdym razem wyliczanie tej markizy dla użytkownika jest czasochłonne. Jeśli użytkownik odświeża stronę, to musimy ją przeliczyć jeszcze raz. Jeśli wchodzi drugi użytkownik, to musimy przeliczyć drugiego użytkownika. On też odświeża stronę, musimy przeliczyć to kolejny raz i tak dalej, i tak dalej. Rozwiązanie jest trywialne. Wystarczy dorzucić cache. I teraz wyobraźmy sobie, że podstawowa metoda, która zajmuje się inicjalizacją kroków w markizie, wygląda tak. Bardzo prosto. Przechodzimy po wszystkich krokach, wywołujemy na nich init i skończone. I teraz, żeby dodać w odpowiedni sposób logikę do kaszowania, musimy dorzucić trochę kodu. Musimy wiedzieć, gdzie znajdują się te informacje, pod jakim kluczem, tym, że one w ogóle są w serwisie, który się nazywa cache, tym, że w tym cache'u pod tym kluczem są dane zapisane jako JSON, później musimy przechodząc po krokach sprawdzać, czy one są na liście z tego cache'a i na końcu, jak już to wszystko wyliczymy, musimy zapisać to do cache'a. Trochę dużo operacji, jak na obiekt, który miał zajmować, czy na metodę, która miała zajmować się tylko tym, żeby przejść po wszystkich krokach i na każdym kroku wywołać init. To nie jest logika, która powinna znaleźć się w obiekcie markizy, bo ona już jest odpowiedzialna w tym momencie i za inicjalizowanie tych kroków, i za cache'owanie danych. Dlatego tworzymy coś takiego, co taki obiekt, który łączy, czy klasę, która łączy funkcjonalności i markizy, i cache'a. Przyjmując cache i markizę
konstruktorze. On będzie, ten obiekt będzie się zajmował tym, żeby łączyć funkcjonalności jednego i drugiego. Najprostsze metody, takie jak add step i get first step to show, są po prostu proksowane do obiektu markizy, czyli de facto wszystko z tego obsługuje markiza w taki sam sposób, jak obsługiwała do tej pory. Natomiast sama metoda initialize steps przejmuje oczywiście tą logikę, którą napisaliśmy wcześniej, bo to nie jest tak, że tej logiki nie będzie. Natomiast ta logika nie znajduje się już teraz w markizie, którą później będziemy chcieli ewentualnie rozszerzać, utrzymywać, tylko znajduje się w innym obiekcie, który jest odpowiedzialny tylko i wyłącznie za to, żeby dodać funkcjonalność cache'a do istniejącej już wcześniej markizy. I oczywiście zauważyliście na pewno, że te metody są stąd wyniesione, natomiast tak naprawdę jeśli mielibyśmy markizę tą zwykłą i tam zaczęłyby się pojawiać prywatne metody w stylu zapisz dane do cache'a, odczytaj dane z cache'a, to osobie, która czyta taki kod, zaczyna się trochę mieszać w głowie, bo tak naprawdę miała się zajmować tylko tym, żeby przejrzeć listę kroków, wybrać ten, który trzeba pokazać i iść z nim dalej, a tu nagle jakieś rzeczy czy metody do cache'owania. Jak mamy już obiekt, który zajmuje się typowo cache'owaniem, nie ma problemu z tym, żeby te metody wyrzucić i one nam nie przeszkadzają. Wyrzucić do metod prywatnych. I teraz problem mały polega na tym, żeby tą markizę, która zna się na cache'owaniu, wrzucić do fabryki. I tu teoretycznie moglibyśmy stworzyć sobie gdzieś z boku obiekt fabryki, który obsługuje cache'owanie i tu dopisać markiz.factory.cached i mielibyśmy teoretycznie dostęp już tutaj do obiektu, który ma dostęp do cache'a. Wszystko byłoby pięknie. Natomiast jeśli chcielibyśmy się z tego wycofać, to byłby problem, bo musielibyśmy znowu to zmieniać. Z drugiej strony teraz tą zmianę z dopisaniem .cached musielibyśmy zrobić w każdym miejscu, w którym do tej pory tworzyliśmy, czy pobieraliśmy z kontenera tą fabrykę. Co możemy zrobić? Możemy wrócić do kontenera i zamienić markiz.factory, podmienić mu klasę, dodać mu zależność na memcache i teoretycznie hula. Natomiast nadal zostajemy z tym problemem, że jeśli chcielibyśmy teraz na przykład dla testów zrezygnować z cache'a, to musimy usuwać tą zależność, znowu zmieniać klasę i mamy znowu problem z tym, że trochę się kręcimy i musimy usuwać linijki, je dodawać. Dlatego co można zrobić, to jest użyć aliasów w kontenerze. Podstawowa markiza, jako markiz.factory.db, zostaje w kontenerze w takiej formie, w jakiej była do tej pory. Dopisujemy obok markizę, która używa cache, tak jak widzieliście przed chwilą, czyli zmienia się klasa i dodajemy zależność, natomiast na sam dół dorzucamy tak zwany alias. I teraz wszędzie w aplikacji markiz.factory będzie wskazywało na markiz.factory.cached. W każdym momencie, w którym będziemy chcieli zmieniać czy wrócić do markizy bez cache'a, wystarczy, że zmienimy w tym jednym miejscu wpis.cached na wpis.db. I znowu, dzięki takiemu zabiegowi, nigdzie w aplikacji nie musimy zmieniać tego, z jakiej fabryki teraz korzystamy. Dla aplikacji jest to de facto przezroczyste. Przyspieszyliśmy serwis, natomiast nadal cała logika jest czysta. Markiza zajmuje się tym, czym zajmowała się do tej pory. Aplikacja nie zauważyła nawet tego w kontrolerach, że zmieniliśmy kod, że coś tam się stało, jakiś cache został dodany. Jest jeden problem. Ten cache trzeba inwalidować. Wyobraźmy sobie, że musielibyśmy teraz w każdym miejscu, w którym użytkownik w serwisie zmieniał dane, musielibyśmy stworzyć obiekt tej markizy znającej się na cache'u i wywołać na niej metodę invalidate. Nie musimy to robić w momencie, kiedy user dodaje doświadczenie, dodaje edukację, umiejętności, podsumowanie zawodowe wiele razy w serwisie, tylko po to, żeby wywołać metodę invalidate, a poza tym może się okazać, że chcielibyśmy to wywołać w tej starej naszej aplikacji, która była jeszcze napisana w kodzie, która biedna niestety totalnie nie ma pojęcia, czym jest markiza i w ogóle nie ma do niej dostępu. Więc wywołanie, stworzenie obiektu markizy jest w ogóle tam niemożliwe, czyli teoretycznie nie moglibyśmy w prosty sposób zinwalidować cache'a. Oczywiście możemy sobie powiedzieć, że wiemy, pod jakim kluczem to jest zapisane w cache'u, więc stwórzmy oddzielną klasę w starym kodzie do tego, żeby inwalidowała cache w starym kodzie. Można się szybko domyślić, że to prowadzi tylko do katastrofy. Tutaj znowu Symfony przychodzi nam z pomocą, ponieważ we wszystkich, w kontenerze symfoniowym, a także dzięki wstrzyknięciu tego do starej aplikacji, wszędzie dostępny jest event dispatcher i rzucając odpowiednie eventy, na przykład dodanie wpisów w doświadczeniu, dodanie fotki,
dodanie wpisów edukacji, cokolwiek. Tworzymy subscriber, który podpina się pod te eventy i w momencie, kiedy taka akcja w serwisie się gdziekolwiek pojawi, w zasadzie znowu te wszystkie miejsca nie wiedzą o tym, że cokolwiek jeszcze się innego dzieje. Rzucamy taki event, ten subscriber go wyłapuje, na podstawie przekazanych informacji w evencie mamy usera. Mały bug w tej metodzie z eventu, trzeba pobrać jeszcze usera, natomiast mamy dostęp do usera, inwalidujemy cache i znowu jest wszystko wygodnie i bez zależności. Nic w całej aplikacji nie musi wiedzieć, że w ogóle jest coś takiego jak widza i spokojnie można zajmować się tymi danymi bez wrzucania tej zależności wszędzie w aplikację, bo te eventy i tak rzucamy, to nie jest tak, że my je dopisywaliśmy specjalnie, te eventy są rzucane na przykład po to, żeby jeśli ktoś dodaje doświadczenie, wysłać informacje na stronę główną wszystkich znajomych, wysłać maila do odpowiednich osób, więc ten event i tak jest rzucany, tylko to, co go obsługuje, może być albo mailem, powiadamiaczem mailowym, albo powiadamiaczem na stronę główną, albo markizą, która zajmuje się inwalidacją maila. Natomiast dla samej aplikacji, która event, to jest w zasadzie przezroczyste i ona niczym takim się nie musi zajmować. Ten podsumowując, dzięki zmianie, przejściu z takiego spaghetti code na taki kod ładny, obiektowy, czysty, gdzie to SOA znaczy to, co powinno znaczyć, doszliśmy do sytuacji, w której mamy małe i czyste moduły, które są łatwe, zrozumiałe i proste w utrzymaniu oraz rozszerzaniu. Konfiguracja tych wszystkich naszych rzeczy jest bardzo łatwa. Dzięki zastosowaniu cache'a i wyniesieniu tego do oddzielnego obiektu serwis jest i nadal kod jest czysty, a dzięki inwalidacji cache'a przez eventy jest wygodniej i bez zależności. Na koniec, prawie koniec, jedna mała uwaga, jestem tylko gościem, który o tym opowiada, natomiast tak naprawdę na ten kod wpływało przynajmniej kilka osób i bardzo mocno. To są fotki tych osób. Ten gość na dole już nie dotarł na prezentację niestety. Tak, ale śpi podobno. Tak naprawdę jestem tylko tym, coś tam od siebie dołożyłem, natomiast ten kod nie powstał bez udziału wielu osób. Tak jak mieliście napisane na karteczkach, rekrutujemy w Warszawie nowych ludzi, którzy chcieliby dołączyć do naszego teamu. Możecie wchodzić albo na goldenline.com/kariera/IT, albo na goldenline.php.com, rozwiązać proste zadanko i zapraszamy do nas. Z mojej strony to wszystko. Jeśli są jakieś pytania, chętnie odpowiem. Jakieś pytania? Ktoś coś? O. Takie pytanie. Dlaczego używacie XML, a nie YAML do konfiguracji serwisu? To jest pytanie o wyższość świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Dokładnie. Natomiast pewnie jedna z zalet jest taka, że jest podpowiadanie składni. To coś mi koledzy jeszcze w pierwszym rzędzie podpowiadają, ale nie rozumiem. Tak jak mówiłem, ja tylko opowiadałem o tym. Teraz? O. Ej, nie wiem, czy dobrze widziałem, ale na jednym screenie mi się rzuciło, wy używacie Propela? Jako RMA? Tak. I dlaczego taki wybór? To jest pytanie, które z kolei mogę najszybciej przekierować na prezentację Sebastiana w niedzielę, bo on będzie opowiadał o takich rzeczach. Jednym z powodów było to, że był wtedy, kiedy go testowaliśmy, był szybszy, natomiast wtedy, kiedy testowaliśmy, nie zauważyliśmy, że ma tak ogromne wycieki pamięci. I pewnie to, co trochę wybaczało nam błędy w tamtym czasie, to nieszczęsne tworzenie, instancjonowanie query przez statyczne metody, ale to odbiło się na nas trochę takim, za jakiś czas okazuje się, że wykorzystując statyczne tworzenie query, nie wstrzykując zależności, kończy się to tym, że nie możemy mockować obiektów, które się dostają do bazy danych i testy serwisu kończą się testami z fiksturami na faktycznej bazie danych, a nie na
Nie na mokach, o właśnie. Więc nie wiem, czy odpowiedziałem na pytanie, natomiast może odpowiedziałem na pytanie, dlaczego tego nie robić. Super. Jedno pytanie, bardziej z punktu widzenia biznesowego. Mianowicie, czy jesteśmy w stanie udzielić informacji, na ile zmniejszyły się wasze problemy z jakością oprogramowania, z ilością błędów, które znajdujecie przy przejściu ze spaghetti na coś bardziej konkretnego? Myślę, znaczy to był proces składający się z kilku elementów. To było i wyjście ze spaghetti code, i zmiana frameworka, i przejście ze SVN na Gita, i dorzucenie continuous deployment, więc tego troszeczkę było, natomiast mogę powiedzieć, że już dawno nie było sytuacji, kiedy na przykład wrzucamy kod na produkcję i słowo, które się wtedy pojawia, wolałbym go teraz nie wypowiedzieć. Tak, i niestety wtedy musieliśmy przestać odgrywać muzyczkę w czasie wrzucania kodu na produkcję, bo wtedy wszyscy w firmie wiedzieli, że zaraz coś się popsuje. To teraz już tych sytuacji nie ma. Myślę, że ta zmiana w jakości kodu, ilości błędów jest ogromna, oczywiście na lepszą jakość kodu, mniejszą ilość błędów. A porównując tak naprawdę ilość czasu, które, bo to jest jakiś wysiłek, żeby przepisać aplikację na nowy framework, znaczy na framework generalnie nowy. Przede wszystkim to nie jest tak, że my przepisaliśmy całą aplikację, bo to byłoby mega nieopłacalne. Przepisujemy te rzeczy, które są istotne i te, które były kluczowe z punktu widzenia jakby utrzymania flow między dwiema aplikacjami, dwoma frameworkami. Natomiast tu znowu odsyłam na niedzielę na prezentację Sebastiana, bo nie chciałbym wszystkiego mu tutaj zabrać. Natomiast oczywiście wejście w nowy framework, nowy kod, nowe biblioteki i tak dalej, to jest mega koszt, mega czasochłonne na początku. Natomiast teraz myślę, że absolutnie nie chciałbym wracać do tego, co było wcześniej. Dzięki. Tam jeszcze z tyłu. Cały kod, co pokazywałeś, był fajny, wszystkie zależności były jakby na zewnątrz i korzystaliśmy z dependency injection, ale przy kontrolerze nie. Tam korzystaliśmy z service locator i teraz pytanie dlaczego. Czy to jest lepiej, żeby kontrolerów nie wrzucać jako usługę, czy kod kontrolera? Tego? Wyciągamy markizę, faktory z kontenera. Mhm. No i korzystamy tutaj z kontenera jako service locator, a nie z dependency injection. To czyli znaczy kontroler nie jest jako usługa. I czy tak lepiej, czy je tak nie? To będzie trudne pytanie. Natomiast, no jasne, no to jest jakby flow całej obsługi kontrolera, w którym... Tylko kontroler wtedy ma bardzo dużo rzeczy do zrobienia, tak? Znaczy to jest pewnie kwestia architektury Symfony, moim zdaniem, ja bym tak powiedział. Natomiast jakby same zależności są obsługiwane w kontenerze jako takim, ponieważ jakby wszystkie rzeczy, które wchodzą do faktory... Tak, ale chodzi mi o to, że patrząc na kontroler, nie wiemy, z czego on korzysta tak naprawdę w środku. Tak, zgadza się. I tu chodzi, a możemy kontroler też zarejestrować jako usługę? Czy które rozwiązanie jest lepsze? Kurczę, no... Tak, to jest znowu pewnie pytanie o świętach Wielkanocy i Bożego Narodzenia. To jest pewnie podstawowy flow i myślę, że takim idziemy. Szczerze powiedziawszy, jakby widzę korzyści tego, że wiemy, z czego korzysta kontroler, natomiast z racji tego, że one wyglądają mniej więcej tak i kontroler ma ten narzut taki, że to nie jest coś, co, czy jakby z takim tradycyjnym flow on nie ma tych zależności wstrzykiwanych, to pewnie to było nam bliższe. Natomiast i szczególnie, że przechodziliśmy z bardzo starego kodu spaghetti na coś takiego. Tutaj no to wszystko jest podane troszeczkę na ręce, natomiast faktycznie myślę, że na tacy, natomiast faktycznie można by iść taką drogą. Ale ja osobiście bym nie poszedł, bo już dla mnie by to było za dużo. Natomiast no to jest pewnie kwestia tego, ile logiki wykonują kontrolery, bo później, zaraz by się okazało, że kontroler jest uzależniony od kontenera, bo tak jest najłatwiej, bo tyle rzeczy wyciągasz z kontenera, no tylko że to wtedy jest tak naprawdę żadne omijanie zależności, bo jak jest uzależniony od kontenera, to uzależniony jest od wszystkiego, więc... Tak, okej, dzięki. Mam pytanie. Zmienialiście ze spaghetti na jakiś framework. Jaka była ścieżka i dlaczego padło na Symfon, a na przykład nie na Zenda? Symfon jest lepsza. Ale jakieś decyzje dlaczego? Tu znowu nie chcę kraść prezentacji Sebastianowi. Wybaczcie, natomiast ma na pewno dużo fajnych informacji. Przede wszystkim w momencie, kiedy przechodziliśmy na Symfony, to nie było Zenda jedynki. A Symfony.
Tak, dwójki, przepraszam. A Symfony dwójka już było, które było w tym momencie dużo ciekawsze, dużo bardziej nowoczesne. I w tamtym momencie ten wybór był jasny. Jakby Zend zostawał jakby na podobnym, powiedzmy, może nie na podobnym, natomiast na innym, jak dla mnie, poziomie Spaghetti Code w porównaniu do Exploda. W sensie Zend 1 to tak, a więc jakby mieliśmy do wyboru Zenda 1 albo Symfony 2, więc wybór był wtedy zupełnie prosty. Jak to wszystko wyskalować, bo czasem cache nie wystarcza. To pewnie jest temat na oddzielną prezentację. Tak, koledzy podpowiadają, że czasami wystarczy odpowiednia ilość RAMu albo maszyn. No to bywa różnie, to jest naprawdę temat na długą dyskusję, że tak powiem. Czasami to jest skalowanie na load balancerach na aplikacji, czasami to jest temat bazy danych, czasami to jest temat jakiegoś APC, którego aż, że tak powiem, żal nie używać. Czasami to jest kwestia, kurczę, tego, jak korzystamy z SMTP, jak wysyłamy maile. No to jest bardzo długa rozmowa. Myślę, że możemy porozmawiać jak coś po prezentacji, to będzie bardzo, bardzo długie. Dobra, to może, żeby nie przeciągać, bo już pytań nie ma. Ja będę cały czas tutaj, jeszcze dzisiaj wieczorem. Jeśli ktoś ma pytania, to zapraszam. Dziękuję bardzo za udział.